Witam Was bardzo serdecznie, moi mili. Dzisiaj zamiast od wyścigów czy od poszukiwania skarbów zacznę od bardzo miłej wiadomości dla wszystkich tych, którzy kolekcjonują, którzy starają się mieć coraz więcej samochodów. Jest do wzięcia samochód, który widzicie tu na monitorze, na swoich monitorach. Jest to Toyota Supra. Otrzymujemy go właśnie w sposób taki, że wpisujemy kod na oficjalnej stronie Need for Speed World, oczywiście link do strony w opisie tego filmu. Otrzymujecie za darmo właśnie ten samochód. Natknąłem się całkiem przypadkiem na ten kod, bo nawet na oficjalnej stronie na razie nic na ten temat nie ma. W sumie oficjalna strona nie ma nic z tym wspólnego, bo kod jest dodany z okazji tego, iż angielski fanpage, czy można tak to nazwać, angielska strona na Facebooku osiągnęła 750 tysięcy fanów. Tak chcieli nam podziękować. Bardzo miły gest z ich strony i na pewno się przyda kolejny samochód, tym bardziej, że jeżeli ktoś, no wiadomo, osiągnięcia celuje, no to wiadomo, kolejne osiągnięcie będzie zdobyte. Na pewno będzie bliżej do następnego. Tak więc chyba wszystko już na temat tego samochodu. Aha, jeszcze zobaczycie, jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś miał problemy, żeby później nie było jakichś niedomówień. Oczywiście tego bym bardzo nie chciał. Samochód odbieramy, wchodzimy w dealera samochodowego. Jeżeli wpiszemy tam na stronie, wyskoczy nam, że dodano samochód czy coś takiego, po prostu odblokowano nam. Ale nie dostajemy go od razu do garażu, musimy go sobie tak jakby kupić, ale koszt wynosi całe 0 bostów. Czyli jest po prostu darmowe. Przechodzimy w prezenty, oczywiście wchodząc w dealera samochodowego, kup samochody i w prezenty. Tutaj. I tutaj oczywiście już ten samochód kupiłem, tak więc nie mam go tu, brak samochodów, ale Wy będziecie mieć po wpisaniu tego kodu właśnie dostępną tu Toyotę Suprę, która zaraz, żeby Wam pokazać to wszystko, tak, muszę lecieć do Toyoty, bo oczywiście nie mogę sobie trafić, która z tego co kojarzę może nie kosztowała jakiejś wielkiej sumy, ale na pewno zaoszczędzi to osobom, które chciały mieć ten samochód, zaoszczędzi to wiadomo trochę grosza. Toyota Supra właśnie jest za 1560 i to dodatkowo w wyprzedaży, czyli ona ogólnie jest droższa od tego wszystkiego. Tak samochód się prezentuje, zaraz po zakupie jest czarny, ma takie felgi, no i tak wygląda. Tu możemy wypożyczyć, ale oczywiście, no fajnie zrobione nawet, muszę przyznać, strasznie mi się ta Toyota podoba. Okej, ale tak jeszcze opisując mój samochód, dlaczego kolor pomarańczowy? Nie wiem, czy Wam to już pokazywałem, bodajże chyba nie. Mam jeszcze inny samochód, pokażę Wam ten drugi i zgadnijcie, dlaczego akurat są w tych samych kolorach, znaczy w tych samych kolorach, w takich dokładnie kolorach, jakich są. Jeżeli ktoś ogląda filmy, może już wiedzieć, co jest to oczywiście czyste nawiązanie do serii Szybcy i Wściekli, dokładnie część pierwsza z 2001 roku. Samochody właśnie, w których ten Paul Walker jeździł na początku właśnie takim Eclipsem. Bardzo spodobał mi się ten samochód, kupiłem go sobie za bostę, oczywiście nie będę tutaj głośno mówił. No i go mam. A później wiadomo, po tym całym, tam jak ta fabuła szła, przywiózł na lawecie, pamiętam, ten samochodzik. Oczywiście dużo w nim było zrobione, no i tak wyglądał, jak wyglądał. A ten mój, no, że nie przypominam jeden do jednego tamten, wiadomo, nie da się dokładnie tak odwzorować, na pewno nie z takimi możliwościami, jakie na razie posiadam, no ale jakoś, jakieś tam nawiązanie jest. Dobra, żeby tutaj dzisiaj Wam jeszcze zademonstrować, jak ten samochód jeździ, czy coś w niego oprócz tutaj wizualki wkładałem, muszę Wam powiedzieć, że nie, no pakiet obniżający, ale to można też powiedzieć, że się do wizualki zalicza. Tak ogólnie to widzicie wszystko, co jest w nim zamontowane. No i tak, może jakoś Wam pokażę, jak to w miarę jeździ. A jeździ tak, no wiadomo, dupy to przyspieszenie nie urywa, ale na pewno jest samochód bardzo taki zachęcający do jazdy.
nie wiem. Są takie, które od razu odpychają, a tym się chce jeździć i to jest dziwne. Ale w każdym razie, dla fanów tych samochodów w ogóle, myślę, że każdy będzie chciał mieć taki samochód, tym bardziej, że jest on, po raz kolejny powtarzam, za darmo, za darmo, za darmo. Ta Toyota Supra, dokładnie ta. Tak się prezentuje. Okej, ale nie będziemy się męczyć w wyścigu z nią. Nie chcę... Aha, zapomniałem bardzo ważnej sprawy wam powiedzieć. Ten kod, o którym wam wspominałem, jest ważny do godziny... do dnia 17 maja, to jest piątek, do godziny 8 rano. Także macie jeszcze chwilę czasu. Wiadomo, trzeba się też sprężyć, żeby sobie nie zaspać, że później sobie dodam, a później wyjdzie, że nie zdążyłem. Tak nieraz też bywa i to jest akurat najmniej przyjemna rzecz, bo jeżeli zapomnimy coś, to jest naprawdę niefajne i mamy głębokie wyrzuty sumienia. Okej. Ale tak powracając do wcześniejszej mojej myśli, którą zacząłem, nie będę się tutaj ścigał, żeby tym samochodem, bo na razie nie jest on tak zrobiony, jakbym chciał go zrobić. Tak więc, no i po drugie, nie chcę dodawać takiego krótkiego odcinka bez wyścigu, więc jakiś wyścig sobie zrobimy. Okej. Nie wiem, czy widzieliście, ale mój Mustang właśnie wbił na wyższy level 760 klasa S. W sumie, chyba, nie wiem, może widzieliście. W każdym razie, tak wygląda, tak się prezentuje. Ale, czymś by tu może pojeździł. Czym ja jeszcze tak ostatnio za dużo nie jeździłem? Nie będę jeździł Infiniti, bo naprawdę nie lubię tego samochodu. Mam go tylko i wyłącznie dlatego, żeby kolekcjonerka mi rosła. A sprzedawać się nie opłaca też tak samo. Dla mnie to jest nieraz niepojęte, jak można samochody sprzedawać w tej grze. Zademonstruję wam. Tu nie trzeba nawet dużej filozofii, wystarczy wejść sobie dealer, sprzedaj. Pamiętacie to Lamborghini Murcielago? Kupiłem za 1 800 000, tak? A ile ono jest warte, gdy doinwestowałem w niego? 450. No, w sumie 4 razy mniej. Plus to, co jeszcze właśnie doinwestowałem, a tu są same ultra, także... No, na pewno to nie jest opłacalny, nie jest to opłacalna transakcja, nie polecam tego. Jeżeli komuś naprawdę trzeba pieniędzy, niech sobie pozbiera w wyścigach, w, nie wiem, w jakichś innych, po prostu w jakiś inny sposób, tylko nie sprzedawajcie, bo to jest naprawdę mało opłacalne. I gdybym ja sprzedał, nie wiem, może te wszystkie samochody, oj, wątpię nawet, gdybym sprzedał je wszystkie, mógłbym z powrotem kupić sobie Murcielago. No tak więc nie jest to zbytnio fajna sprawa. Okej, ale skoro byłem przy tym Murcielago, może jednak by coś tym Murcielago przejechał. Bardzo ciężko się wbija, moim zdaniem tak przynajmniej jest, takie specjalnie przypisane pod klasę wyścigi. Wyścigi klasy A, B, C. Po prostu tylko i wyłącznie jedna klasa. Tam strasznie jest wyrównany poziom, jest ciężko wygrać. Szczerze mówiąc, na razie się nie biorę za to. Tu gdzieś powinien być ten wyścig, żeby wam to pokazać. Gdzieś on był. O, tu macie. Zawody klasowe. Klasy A. Ale ja sobie przyjadę moją ulubioną trasę, żeby się rozerwać trochę. Jeszcze jedno, co jest mało opłacalne. Jest to zakup pakietu kart, o których jak nie zapomnę, to wspomnę pod koniec materiału. Pokażę wam dokładnie, pewnie się już orientujecie, o co chodzi, ale jeżeli nie, no to ja tam służę pomocą. W każdym razie jest to tak nieopłacalne. Wydałem na to, no tutaj trochę taki z wielkim wstydem mówiąc, 300 tysięcy punktów gotówki. No i w sumie zyskałem jakieś tam nędzne umiejętności. Oczywiście jest możliwość, że trafimy samochód, ale to jest chyba 1 na 1000. Więc naprawdę jest to żenada do potęgi. Okej, ale nie. Może inaczej zrobimy. Chyba jeszcze przy was nie robiłem coś takiego jak pościg. Pościg nie jest to ucieczka drużynowa, którą już wielokrotnie wam prezentowałem, ale jest to właśnie pościg. Tutaj macie wszystkie umiejętności. Widzicie, ten samochód jest wyposażony we wszystkie niezbędne umiejętności, które mogą się przydać podczas pościgu. Jeszcze sobie naprawię
bo nie ma co tutaj się szarpać z tym zbytnio. No i bardzo lubię ten, właśnie ten, jak widzicie, klejnoty niedozbierane. Dzisiaj jest 131 dzień, ale nie będę, jak już wspominam, nie będę was tym męczył. Jedziemy. Oczywiście mam tę umiejętność. Umiejętność, która pozwala mi wykryć na radarze wcześniej już samochody policyjne. Ajajaj. Dla mnie najlepszym sposobem na to, żeby jak najwięcej, bo najwięcej tych kosztów, tego kosztu zniszczeń, żeby nabić i żeby się nie zgubić w tym, gdzie jadę, to jest po prostu jazda po torze, takim jak wyścig normalnie mamy, jak się z innymi ścigam. Na pewno pamiętacie, nie kojarzycie te trasę. Jak się coś bardzo dobrze zna, to rzadko się kiedy popełnia na ten błąd. A i teraz przyjechałem, powinienem tam skoczyć. W każdym razie widzicie, na początku bardzo trudno. Dlaczego ja się zatrzymuję? Bo nie chcę tak szybko uciec. To jest może paradoks, ale nieraz po prostu trzeba się zatrzymać i dać im szansę dogonienia się. Bo tu też jest kamień milowy, to osiągnięcie, koszt zniszczeń, jak widzicie, po prawej, u góry. Właśnie... Aha, i kolczatka. Właśnie sobie troszkę podbijałem to osiągnięcie. Mam już w sumie chyba coś ponad 5 milionów, około 6. Całkiem fajne to osiągnięcie i trochę się też zatraciłem w tym chwilowo. Jeszcze co lepsze, na takim czymś możemy sobie łatwo podekspić wyskok w powietrze. A to jest kolejne osiągnięcie, więc jest naprawdę fajnie. Co ciekawe, tutaj w pościgu nie liczą nam się unieruchomione samochody policji. Jest to tylko i wyłącznie osiągnięcie, które możemy odblokować poprzez jazdę w ucieczce drużynowej. Tak więc nie mamy co liczyć na to. Ale na pewno przez takie niszczenie samochodów policyjnych, uszkadzanie ich, jak widzicie, to jest uszkodzenie. Nie, sorry, to jest zniszczenie, a to jest uszkodzenie. Takie, przez takie uszkadzanie, przez te wszystkie właśnie, przez tą całą demolkę, rośnie nam koszt zniszczeń. I to jest na pewno fajne. Jak widzicie, mam tu power-upy. Do czego one służą dokładnie? Zademonstruję wam teraz ten najważniejszy, który chcemy uciec. Aj, sorry, nie udało mi się. W każdym razie miałem wam zademonstrować natychmiastową ucieczkę. Aj, znów się mi nie udało. Ale teraz powinno być ok. O, proszę. Aj, nie udało się! Dojechał! Ok. Spróbuję tu jakoś się zgubić trochę. Ale jak już mówiłem, im dłużej się ścigamy, wiadomo, ten koszt zniszczeń będzie później coraz szybciej wzrastał. Z początku jest to dość nędzne, bo mało oddziałów nas ściga, w ogóle jest to... Ej, miałem sobie molocha włączyć. Teraz nacisnąłem tę natychmiastową ucieczkę, oczywiście jest ona nieaktywna, bo... No bo po prostu... Nie ma... No w tym momencie po prostu nie możemy jej użyć, bo ciągle nas poszukują. Okej, może teraz zwieje. I teraz naciskam to po lewej stronie tego krzyża takiego. To jest natychmiastowa ucieczka. O, dzień wypłaty, to co zdobyłem. W powietrzu 21 minut i 19 sekund już w powietrzu spędziłem, więc naprawdę fajnie. Napełnianie opon razy 3 również by się więcej tego przydało, ale nie narzekaj. Okej. W sumie wam ten pościg cały pokazałem. No i najważniejsze jest
najważniejszy był ten kod dla mnie na to, na tę Toyotę Suprę. Strasznie chciałem Wam go przekazać. Cieszę się, jeżeli mogłem pomóc. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia.